Cześć. Prawdopodobnie zastanawiasz się, czy ten film nie jest clickbaitem. Pozwól, że pokażę Ci fragmenty nagrania z mojej rozgrywki. Wyglądają wspaniale, prawda? Jeżeli też chcesz mieć takie Pokémony w swojej grze, to dobrze trafiłeś. Dziś wytłumaczę Ci, jak tego dokonać. Na wstępie ostrzegam, że mój sposób działa tylko na wersję Pokémon Emerald, ale są też tego dodatkowe plusy. Program, którego używam, działa też na niektóre haki tej gry, jak choćby Flora Sky czy Glazed. Niestety nie znam sposobu na zrobienie tego na telefonie, więc proponuję skorzystać z komputera i przesłać sobie gotowy plik z grą za pomocą kabla lub internetu. Najpierw wyszukaj frazę Pokémon Emerald Randomizer. Zjedź troszkę niżej i wybierz link do strony zaczynającej się na Artemis 2.5.1. W sekcji Downloads wybierz dostępną wersję. Dodatkowo potrzebna jest gra Pokémon Emerald i emulator, na przykład VBA. Nie powiem, skąd można to pobrać, ale jeżeli nie jesteś w stanie tego samodzielnie znaleźć, to pamiętaj, by dokładnie czytać regulamin na moim Discordzie, a wtedy twój problem się rozwiąże. W środku pobranego archiwum mamy trzy pliki. Nas interesuje oczywiście ten środkowy. Jeżeli nie możesz go otworzyć, to wejdź na stronę java.com i pobierz najnowszą wersję oprogramowania. To powinno pomóc. Na początku wyjaśnię mniej więcej, co która opcja robi, a potem pokażę, jakich ustawień używam, by osiągnąć efekt Pokémonów o nowych typach i kolorach. Starter Pokémon. Tu oczywiście wybieramy nasze trzy startery. Jeżeli chcesz je mieć wylosowane, to masz te opcje na samej górze rozwijanej listy. Dalej mamy trzymany item w grze. Niestety nie widzę tu możliwości losowania. Kolejny kwadracik to Pokémony w pierwszej formie, czyli na przykład Bulbazaur zamiast Venozaura. To sprawia, że na pewno nasz starter nie będzie legendarny. Poniżej mamy opcję losowej zmiany statystyk Pokémonów, ich typów, abilitek i trzymanych w dziczy itemków. Tutaj losujemy ataki z TM-ów oraz od ludzików w grze. Natomiast tu kompatybilność, czyli jeżeli mamy na przykład Charizarda, to jest szansa, że będzie mógł się nauczyć ruchu Hydro Pump. To opcja losująca ruchy, których Pokémon uczy się podczas levelowania. Polecam używać w parze z kwadracikiem poniżej, żeby każdy stworek miał przynajmniej jeden ruch atakujący na początkowych levelach. To ostatnie to zabawa w totalnie losowe ruchy w każdej turze, czyli używanie metronom. Dzikie Pokémony. Nie znam niestety różnicy między opcją Global a Arena Unique, ale działa to tak, że jeżeli na przykład na pierwszej drodze zamiast Zigzaguna spotkamy Psyduck'a, to w każdej następnej lokacji Zigzaguny będą podmieniane na Psyduck'i. Opcja Completely Random gwarantuje nam całkowitą losowość. Tu mamy Pokémony statyczne, takie jak Jajko Wainata, ukryte Kecleony czy choćby Regitrio. Jeżeli chcemy je losować, to mamy też opcję ustawienia legend w ich miejsce. Dalej jest zapewnienie, że każdy Pokémon będzie możliwy do złapania. Niestety nie wiem, co robi ta opcja, możecie dać znać w komentarzach. To gwarantuje nam uniknięcie losowych legend wśród dzikich Pokémonów, a to losuje nasze Pokémony z wymian. Tutaj zaczyna się zabawa. Ta opcja pozwala nam na użycie palet bazujących na typach. Podgląd tych kolorów mamy w dołączonym pliku. Tu zaś są po prostu losowe barwy. Pierwszy kwadracik losuje tylko podstawowe kolory, czyli nasze Pokémony będą choć częściowo podobne do oryginału. Drugi gwarantuje tę samą paletę dla każdego Pokémona w danej rodzinie, więc na przykład Hitmonlee i Hitmonchan będą mieć bardzo podobne kolory. Trzeci sprawia, że Shiny nie zostaną zmienione. Trenerzy. Funkcja Global działa tak jak z dzikimi Pokémonami, czyli jeżeli jakiś trener zamiast Tailowa ma Lugię, to każdy następny Tailow też będzie podmieniony. Tu jest opcja losowania nazw klas trenerów, tutaj trzymane itemki w walkach z nimi, a tu używane przez nich itemki, jak na przykład Full Restore. Ten kwadracik sprawia, że rywal zachowuje swojego pierwszego Pokémona. Kolejny zapobiega legendom u trenerów, a ostatni losuje drużyny w Battle Frontier. Na samym końcu mamy kilka świetnych opcji. Zawsze używam wszystkich. To zapewnia, że Pokémony wymagające wymiany będą mogły normalnie ewoluować. Mowa tu m.in. o Kadabrze czy Gravelerze. To sprawia, że Scale i kamienie ewolucyjne będą mogły zostać zakupione. Dzięki tej opcji abilitka Pickup gwarantuje nam inną pulę itemków. To losuje itemy leżące na drogach. To zwiększa ilość TM-ów, ale podczas mojej rozgrywki kilka z nich zostało pominiętych i dostawałem nadal po jednej sztuce. Ostatnia opcja daje nam National Dex na początku gry. Jeżeli chcecie zagrać dokładnie jak ja, to ustawcie sobie wszystko tak, jak pokazuję wam w tej chwili. Następnie należy zapisać efekty naszej pracy. Ważna informacja, nie nadpisujcie oryginalnej gry.
po prostu wpiszcie w tym polu inną nazwę pliku i zapiszcie. Mamy też możliwość wygenerowania dokumentu, w którym odczytamy wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone. W ramach tego poradnika pokażę Wam, jak wygląda ten plik tekstowy. Jeżeli podoba Wam się linia ewolucyjna smoczego bulbazaura z Pure Power, to możecie wyjątkowo pobrać sobie dokładnie ten plik z grą, który mam u siebie, ale link będzie aktywny tylko przez tydzień od chwili publikacji tego filmu, więc się pospieszcie. To wszystko. W razie jakichkolwiek problemów piszcie w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny za łapkę w górę, jeżeli materiał okazał się pomocny. Jeśli podoba Ci się moja twórczość, to zasubskrybuj mój kanał i dołącz na serwer Discord. Link w opisie. Dodatkowo zapraszam na Instagrama, gdzie czasem pojawiają się moje zdjęcia i relacje, których nie zobaczycie nigdzie indziej. Ogromne podziękowania należą się moim wspierającym za pomoc w realizacji poradnika. Życzę miłego dnia, do zobaczenia w następnym materiale. Bye bye.